Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej poświęconej finałowi ogólnopolskiemu 14. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Witamy gości dzisiejszej konferencji, pana Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, organizatora turnieju. Witamy również pana Krzysztofa Pawińskiego, prezesa grupy Maspex Wadowice, właściciela marki Tymbark, głównego sponsora turnieju. Turniej z podwórka na stadion rozgrywany jest w ramach inicjatyw Grassroots. Oznacza to, że jest otwarty dla wszystkich, bez ograniczeń i każdy może w nim wystartować. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ale o zmianach, jakie w tym roku zostały wprowadzone oraz o tym, jak ważny jest to turniej dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, opowie nam prezes Zbigniew Boniek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że każda inicjatywa, która skierowana jest przede wszystkim dla naszych dzieci, naszych najbliższych, naszych najmłodszych, jest najsympatyczniejszym zjawiskiem i podchodzimy do tego najbardziej poważnie. Jeżeli chodzi o turniej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, to muszę powiedzieć, że jest to możliwe dzięki obecności tutaj pana Krzysztofa i jego firmy. Natomiast my jako Polski Związek Piłki Nożnej przykładamy do niego bardzo wielką uwagę. Dlaczego? Przede wszystkim ja jako ojciec i jako dziadek, muszę powiedzieć, też mam wnuki w wieku 10-12 lat i miałem dzieci, które wychowałem, które uprawiały sport i mi się wydaje, że najlepszą rzeczą, która jest dla młodzieży, dla dzieci, to jest uprawianie sportu. Sport powoduje, że człowiek robi się pewny siebie, ma zaufanie do siebie, ma respekt do przeciwnika, dba o swoje ciało, dba o swój umysł, jest zawsze dotleniony i sport pomaga ludziom dobrze wejść do dorosłego życia. Nie jest wcale powiedziane, że wszyscy zostaną wielkimi piłkarzami, natomiast wszyscy mogą marzyć, a wiadomo, że marzenia dziecięce są marzeniami najbardziej czystymi, szczerymi, najsympatyczniejszymi. Jeżeli chodzi o sam turniej, to my jako Polski Związek Piłki Nożnej od kilku lat organizowaliśmy kilka małych turniejów. Jednym z turniejów był turniej imieniem Marka Wielgusa, drugi był turniej z podwórka na stadion. Od kilku lat żeśmy znaleźli wielkiego sponsora, w związku z tym z Departamentem Grassrootsu Polskiego Związku Piłki Nożnej zrobiliśmy wspólne przedsięwzięcie, które muszę powiedzieć, kiedy opowiadałem o tym ludziom z UEFA, mojemu przyjacielowi Michelowi Platiniemu, to absolutnie nie chcieli wierzyć, że jest turniej, w którym uczestniczy tak duża ilość dzieci, natomiast sam finał turnieju będzie od tego roku rozgrywany na tym stadionie, który widzicie. Przez 3 lata jest to zapewnione, bo my jesteśmy tutaj jeszcze co najmniej przez 3 lata, potem zobaczymy, co się w życiu stanie. Natomiast idea jest taka, żeby dzień 2 maja był zawsze kojarzony z finałem Pucharu Polski i z wielką imprezą dla dzieci. Muszę powiedzieć, że inicjatywa jest fantastyczna. Najbliższe 3-4 dni będziemy mieli tutaj bardzo dużo młodzieży. Jutro po południu mamy losowanie grup na placu placu Defila, chyba się nie nazywa, żebyśmy się zrozumieli, przed hotelem Wiktorium plac zwycięstwa czy coś takiego. Plac Piłsudskiego, mniejsza z tym, zostawmy to, nie jesteśmy warszawiakami, to też działa na nasze, nikt mi tutaj z warszawiaków nie podpowiada, jaki to jest plac, ale wiemy o co chodzi. Od czwartku rano na stadionie Polonii jesteśmy wszyscy obecni, wiele meczy, wielkie spotkania, wielka rywalizacja. A ci najlepsi, ci, którzy najwięcej z siebie dali, którzy mieli najlepiej zorganizowany zespół, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w kategoriach U10 i U12, spotkają się tutaj o godzinie 15:30 na wielkim finale, który poprzedzi finał Pucharu Polski. Ja muszę powiedzieć, że już jestem na to przygotowany, żeby w czwartek rano założyć buty sportowe, dresy i żeby od rana, od godziny 9 być na stadionie Polonii, żeby też przyglądać się najlepszym, bo dzięki tej wspólnej naszej inicjatywie najlepsi zostają też w pewien sposób dodatkowo wynagrodzeni, bo oprócz tego, że zwycięzcy pojadą na mecz Niemcy-Polska do Hamburga, to jeszcze najlepsi indywidualnie zostaną zaproszeni na koszt Polskiego Związku Piłki Nożnej na prawdziwe zgrupowanie piłkarskie, które odbędzie się od 29 czerwca do 14 lipca. To będą dwa takie turnusy tygodniowe, gdzie chcemy wziąć najlepszych, najzdolniejsze dzieci w Polsce, żeby wespół z trenerami reprezentacji narodowych naszych, czyli panem Dorną, panem Janasem, panem Zaleskim i panem Wójcikiem, żeby przeszli takie tygodniowe
szkolenie. Jest mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że jest zainteresowanie mediów. Czasami interesujemy się tylko tym, co zrobi Robert Lewandowski, co zrobi Kuba Błaszczykowski i jaki samochód sobie kupił Wojtek Szczęsny. Natomiast muszę powiedzieć, że kiedyś Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski i Szczęsny też byli młodymi dzieciakami, też zaczynali od takiego turnieju. Ja pamiętam, chociaż dzisiaj ciężko sobie przypomnieć rzeczy w wieku 10-11 lat, ale pamiętam turniej dzikich drużyn kiedyś w Bydgoszczy, kiedy musiałem tramwajem 40 minut z jednej dzielnicy jechać na drugą, żeby rozegrać mecz. Jeszcze po przegranym meczu, pamiętam, było 40 minut płaczu w tramwaju numer 6 w Bydgoszczy. Także to nas najbardziej podnieca i pamiętajmy o tych, którzy za 10-12 lat będą stanowili sól i będą stanowili siłę polskiej piłki, bo każdy, który jest piłkarzem, od czegoś musi zacząć. To jest jedna z tych inicjatyw. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom i więcej chyba nie ma co mówić. Jeżeli potem są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Natomiast chciałbym oddać głos panu Krzysztofowi. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Turniej z podwórka na stadion od 8 lat kojarzony jest z marką Tim Bark. Panie prezesie, prosimy powiedzieć nam, jak ważne dla państwa firmy ma, jak ważne jest wspieranie sportowych inicjatyw skierowanych do dzieci, dla dzieci. Panie, panowie, dokładnie tak jak pan powiedział, nasza przygoda z turniejem o Puchar Tym Barku rozpoczęła się 8 lat temu. Przypomnę, że edycja, w której po raz pierwszy zagościliśmy jako sponsor główny, miała wówczas 16 tysięcy uczestników. Dzisiaj w tej edycji, która znajdzie swoje wspaniałe podsumowanie 2 maja na tym stadionie, weźmie udział 200 tysięcy chłopców i dziewczynek. Stworzyliśmy przez okres tych 8 lat największe wydarzenie sportu dziecięcego w Europie. Możemy być z tego dumni. Myślę, że jest to początek do tego, aby kiedyś ta duma była też łączona z grą naszej reprezentacji. Sądzimy, że inwestując w sport dziecięcy, że budując nawyki aktywnego spędzania czasu, tego, o czym powiedział prezes Boniek, tego, co w świecie dziecka jest najważniejsze z punktu widzenia aktywności, z punktu widzenia rywalizacji, z punktu widzenia i poznawania zasad fair play, jest to jedna ze wspanialszych inicjatyw, w jakich mamy okazję uczestniczyć. 200 tysięcy dzieci w tym roku. Sądzimy, że w najbliższych latach z naszym uczestnictwem doczekamy się 500 tysięcy uczestników. Proszę państwa, jednym z niedostatków naszej piłki nożnej jest to, że zbyt mało dzieci, zbyt mało naszych chłopców i dziewczynek gra w piłkę. Ten turniej ma szansę to zmienić. Ten turniej prowadzi do tego, aby ten sport był naprawdę sportem masowym. Brand Tymbark, marka Tymbark, kochana, uwielbiana przez konsumentów, dostarczy nie tylko wspaniałe soki, ale sprawia, że marzenia dzieci się spełniają. Sprawia, że dzieci mogą przeżyć chwile unikalne. Mogą przeżyć chwile, za które nie można zapłacić kartą Mastercard. Proszę państwa, jesteśmy przekonani, że rozpoczynamy duże dzieło budowy przyszłej reprezentacji Polski od podstaw. Nie wierzymy w to, że można coś wielkiego zdziałać przez dyskusję o tym, kogo do kadry ma powołać trener Nawałka. Sądzimy, że przyszłość kadry polskiej wykuwa się w tym turnieju. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Też już pewne jest, że ta przyszłoroczna edycja na pewno będzie jeszcze chętniej, więcej dzieci się do niej zgłoszy, bo wiadomo, że zostanie uruchomiona jeszcze jedna kategoria wiekowa, under 8, więc na pewno tych dzieciaków w przyszłym roku się jeszcze więcej do turnieju zgłosi. Dokładnie tak, mamy kategorię do 10, do 12, dołączamy w przyszłym roku do lat 8. Znaczy to, że każde dziecko zainteresowane sportem będzie miało okazję przynajmniej 5 razy zagrać w tym turnieju. Dzięki bazie danych, którą tworzy PZPN, będzie ten postęp tych dzieciaków monitorowany, będzie stworzona szansa na wyłowienie talentów. Ja chciałem panu bardzo serdecznie podziękować, bo wiadomo, takie projekty mogą być tylko i wyłącznie realizowane przy pomocy jakiejś grupy kapitałowej, grupy biznesowej, grupy, która, że tak powiem, prowadzi też komercję na terenie naszego kraju. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem szalenie wdzięczny i szalenie szczęśliwy, bo dzisiaj przeważnie wygląda tak,
że sponsorzy idą tam, gdzie jest wielka piłka, gdzie jest wielkie nazwisko, gdzie jest wielki sport, gdzie jest wielki sukces. Natomiast widzieć dalej, widzieć trochę w inny sposób. Chcemy stworzyć pewien system. Chcemy, żeby nasze dzieci od 8 do 12 lat miały możliwość realizowania swoich celów. Nie tylko poprzez turniej, który od następnego roku, uwaga, nie będzie trwał 2-3 miesiące, bośmy się spieszyli w tym roku, żeby zrobić finał na Stadionie Narodowym. Natomiast od następnego roku zaczynamy na jesień. Czyli te rozgrywki będą długo, długo dłuższe. Ten system eliminacji, dojścia, wyłonienia da możliwość wszystkim grania więcej spotkań. Spowoduje, że jednak to dzieci, które chcą grać w piłkę nożną, które lubią to, będą miały większe możliwości. My jako Polski Związek Piłki Nożnej uruchamiamy także specjalne bazy treningowe na terenie każdego wojewódzkiego miasta, gdzie te dzieci bezpłatnie będą szkolone przez naszych trenerów i poświęcamy temu bardzo dużo miejsca. Muszę powiedzieć, że w 98% zgadzam się z panem Krzysztofem, w 2% pozwolę sobie mieć swoje zdanie. Liczę, że te dzieciaki, że ci chłopcy za 10 lat będą wszyscy grali w reprezentacji. Ale panie Krzysztofie, nie czekajmy na sukces 10 lat. Żebyśmy coś po drodze jeszcze coś, nie coś wygrali, to się nikt chyba nie obrazi. No tak. Ja jako pierwszy. My popracujemy nad tym sukcesem za 6-8 lat. Życzę, aby panu udało się, panie prezesie, to dużo szybciej. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo, panowie. Korzystając z okazji, że rozmawiamy dzisiaj o turnieju skierowanym dla dzieci, to mamy dla państwa jeszcze jedną niespodziankę. Chcielibyśmy dzisiaj państwu oficjalnie zaprezentować Bielika. Jest to oficjalna maskotka piłkarskiej reprezentacji Polski, która ma zachęcić między innymi najmłodszych do kibicowania i wspierania drużyny narodowej, ale też promować piłkę nożną jako sposób spędzania wolnego czasu właśnie wśród dzieci. Oto Bielik, który będzie nam towarzyszył już od piątku, kiedy tutaj się odbędzie finał Pucharu z podwórka na stadionu Puchar Tymbarku oraz finał Pucharu Polski, a także podczas meczów reprezentacji Polski. Ja muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że jestem naprawdę wzruszony widząc nie tylko chłopców, ale ja do chłopców jestem przyzwyczajony, ale widząc dziewczynki, które od jutra będą grały i ich szał radości po każdej strzelonej bramce i takie troszeczkę zaniepokojenie, prawie łzy po przegranym spotkaniu. Gdyśmy 2 lata temu weszli do Polskiego Związku Piłki Nożnej, to nikt nawet nie wiedział, że istnieje coś takiego jak piłka kobieca, jak istnieje sport, jak piłka nożna dla dziewczynek. Po drodze udało nam się bardzo szybko wygrać tytuł Mistrza Europy do lat 17. Jest niesamowity wzrost dziewczynek, które chcą grać w piłkę nożną i zdarzyło się coś, co jest prawie nieprawdopodobne, że dzisiaj do naszej federacji przychodzą pisma, prośby z wielu poważnych federacji, którzy z nami chcą grać mecze towarzyskie w kategorii dziewcząt i w kategorii reprezentacji młodzieżowych, co nie było do pomyślenia rok, 2 lata temu. Także dziewczyny, w piłkę nożną można grać. Nie jest to sport tylko dla chłopaków, jest to tylko także dla was dobry sport. I co, wygrywamy, czy chcemy tylko powalczyć? Czy wygrywamy? Wygrywamy. No to bardzo dobrze. Już mamy jedną drużynę, która wygrywa, jeszcze jest następnych chyba z 60, które też chcą wygrać, a tylko jedna wygra. Czyli ja wam życzę powodzenia, no i chłopaki, wy też. Głowa do góry i gramy. Bramkarz dobry? Aha. Mamy nadzieję. Mają nadzieję, że bramkarz dobry. No, sympatyczny, przyjemny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz jest czas dla państwa. Jeżeli państwo mają pytania do naszych gości, zapraszamy do mikrofonu i prosimy o zadawanie pytań. A jeżeli pytań nie ma, to zapraszam. Dzień dobry, Paweł Jeleniewski, Sport.pl. Ja mam takie pytanie, bo pan prezes mówił, że oprawa finału Pucharu Polski będzie można ją porównać co najmniej z oprawą Champions League. I widzę tak, że będzie tutaj finał turnieju Tymbarka, jest nowa maskotka. Co jeszcze będzie? Co czeka kibiców, którzy przyjdą na stadion 2 maja? Czeka widowisko sportowe dobrze zorganizowane. My nie chcemy widowisko sportowe, dlatego robimy finał Puchar Tymbarku, żeby grały dzieci, potem żeby grały drużyny. Nie będzie wielkich koncertów, nie będzie roku, tylko będzie porządne, dobre przygotowanie, bo to jest piłka nożna i my chcielibyśmy, żeby na ten stadion przyszło jak najwięcej ludzi, żeby po prostu dla wszystkich było to fajno, przyjemnie przyjść 2 maja na Stadion Narodowy i obejrzeć dzieciaki, obejrzeć finały, obejrzeć potem mecz o Puchar Polski. W tym roku gra Zawisza i Zagłębie Lubin. Zobaczymy, kto będzie grał za rok. Natomiast my nic nie robimy na siłę. My robimy wszystko, staramy się zrobić jak najlepiej potrafimy. Natomiast nie zapomnijmy o jednym. To jest event sportowy, to jest piłka nożna i tu musi przede wszystkim zwyciężyć piłka nożna.
Dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie, korzystając z okazji, że już udało mi się dorwać do mikrofonu. Komu pan kibicuje w meczu Pucharu Polski? Bo wiem, że pan jest zbyt gorszy, czy... Ja muszę panu powiedzieć, że jestem zbyt gorszy i zaczynałem w piłkę nożną grać w Zawiszy Bydgoszcz. Ze 3-4 lata temu, nawet temu klubowi, chyba trochę wcześniej, pomagałem. Nawet będzie występował jeden zawodnik w tym klubie Wójcicki, jeżeli trener go wystawi, którego ja do Zawiszy sprowadziłem. Natomiast muszę panu zapewnić jedną rzecz jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Życzę obydwu drużynom, żeby grały jak najlepiej, żeby każda starała się osiągnąć sukces. Natomiast no, jako prezes muszę tutaj być absolutnie obiektywny i będę obiektywny. Mhm. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo Państwu. Proszę, Jędrzej. Dzień dobry, Jędrzej Nowogoręcz, Sport. Panie prezesie, chciałem kilka słów o tej maskotce. Skąd wziął się taki pomysł? Kto ją może zaprojektował? Co ona będzie robić? I no, żebyśmy troszkę więcej się o tym dowiedzieli. Ja muszę panu powiedzieć, jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wiedziałem o tej akcji. Akcja była, że tak powiem, przeprowadzona w naszym systemie internetowym, na naszym portalu. Wybraliśmy taką maskotkę. Chcieliśmy, no każda federacja, każdy związek piłkarski ma swoją maskotkę. Ta maskotka będzie uczestniła między innymi podczas turnieju Tymbarka, przy wszystkich naszych manifestacjach, wolnych chwilach. Maskotkę już ustaliliśmy, że będzie miała numer 10, jeżeli się nie mylę, dobrze mówię? Dobrze, numer 10. Maskotka ma na imię Bielik. Oczywiście były różne propozycje, ale wydaje mi się, że Bielik to fajne. No to trochę do Bielika to jest podobne. Nie wiem, kto tam w środku jest. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Natomiast no, muszę powiedzieć, że fajne jest. No, mamy też kilka takich małych, fajnych już miniatur tej maskotki, także może jak będzie czas, w czwartek, w piątek jakaś dziewczyna czy jakiś chłopak dostania. Czasami warto do snu się położyć ze swoją ulubioną maskotką. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie po to, żeby było nam milej i przyjemniej. I my też jako dzisiaj mamy swoją oficjalną maskotkę polskiej piłki. Maskotką polskiej piłki, generalnie nas wszystkich. Oczywiście każdy klub ma swoją, ale polskiej piłki od dnia dzisiejszego jest Bielik. Numer 10 jest numerem fajnym, bo numer 10 to jest taki mózg drużyny. W polskiej piłce mieliśmy kilku piłkarzy z numerem 10, którzy byli światowego formatu, także wydaje mi się, że pod tym względem na pewno ci, którzy się tym zajmowali, wykonali dobrą robotę. To jeszcze jedna rzecz a propos tego, bo Bielikowi na razie paszport nie jest potrzebny, bo z kadrą do Brazylii nie poleci, ale czy ma dowód osobisty i się wybiera w takim razie do Francji? Dobrze, dobrze, dobrze pan powiedział. Wie pan, nasze zadanie jest takie, żebyśmy budowali polską piłkę, zmieniali polską piłkę, natomiast po drodze żeśmy założyli taki cel, że chcielibyśmy, aby reprezentacja zakwalifikowała się i pojechała do Francji. Wszystko robimy, co jest w naszej mocy, żeby niczego nie zabrakło pod względem organizacyjnym, logistycznym, przygotowawczym itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to pytanie musi pan zadać naszemu selekcjonerowi i naszej reprezentacji, no bo my bezpośrednio, że tak powiem, na to wpływu nie mamy, aczkolwiek jesteśmy pierwszymi kibicami i bardzo chcielibyśmy dla tych chłopaków, dla tej drużyny robimy wszystko. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo za udział w konferencji prasowej. Do widzenia. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo.